Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Korzystając z listopadowych promieni słońca, wybraliśmy się na spacer po nowej promenadzie nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach. Miejsce to odwiedził w środę Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, oraz Grzegorz Szajper, marszałek województwa łódzkiego. W Smardzewicach powstał nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Odnowione zostało molo, utworzono piaszczystą plażę, boisko, siłownię, place zabaw i letnią scenę plenerową. Mamy do czynienia z inwestycją, która udowadnia, iż jesteśmy efektywni i skuteczni. Mamy przepiękną plażę, mamy piękne molo, teren zielony, alejki, zaplecze infrastrukturalne, a więc to wszystko, co absolutnie jest niezwykle potrzebne do tego, żeby to miejsce żyło. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od początku swojego istnienia również dbają o funkcję rekreacyjną, funkcję turystyczną, ponieważ woda, jak Państwo doskonale wiecie, nie ma barw partyjnych. Druga duża inwestycja oddana do użytku, do której wkład wniósł samorząd województwa łódzkiego i przedsiębiorstwo Wody Polskie, to wyremontowany jaz w tamie zbiornika Jeziorsko. Zamontowano tutaj m.in. nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocniono przewody hydrauliczne. Jaz to serce każdego zbiornika retencyjnego. Jego sprawne funkcjonowanie zapewnia odpowiedni poziom wody i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zadanie kosztowało blisko 25 milionów złotych i zostało dofinansowane z RPO województwa łódzkiego kwotą 14,5 miliona złotych. Wyremontowana została także sama tama oraz ponad 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej prowadzącej do niej. 15 aktorów, kaskaderskie akrobacje i tekst mistrza Szekspira w nowoczesnym przekładzie. Właśnie tak Teatr imienia Stefana Jaracza w Łodzi zaakcentował swoje 135. urodziny, czyli Burzą, w reżyserii Iwana Krejci. Premierze spektaklu towarzyszyła wystawa 4 razy Burza, przedstawiająca powojenne inscenizacje tego dramatu na naszych scenach. Przedstawienie obejrzeli marszałek Grzegorz Szajber, wicemarszałek Piotr Adamczyk i członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński. Teatr imienia Stefana Jaracza jest najstarszym łódzkim teatrem. Na kolejną wyjątkową premierę zaprasza Teatr Wielki w Łodzi. Będzie można obejrzeć tutaj operę Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego według poematu Johna Miltona. To wybitne muzyczno-wokalne dzieło nigdy nie gościło na łódzkich scenach. Powstało z rozmachem, z pełnym wykorzystaniem możliwości Teatru Wielkiego w Łodzi, tak aby zachwycić, oczarować i rozkochać widzów. Można będzie je obejrzeć 24 i 26 listopada. Natomiast 17 listopada Filharmonia Łódzka zaprasza na niezwykły koncert symfoniczny. Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Hannę Sosnowską-Bill, sopran, oraz Rafała Bartmińskiego, tenor. Śpieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne, dlatego myślimy o celu, rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze – spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Szajber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Szajber, marszałek województwa łódzkiego. Dziś zabierzemy Was w wyjątkową podróż po powiecie pajęczańskim, gdzie czeka nas moc atrakcji. Na początku, korzystając z dobrej pogody, udamy się do miejscowości Działoszyn, gdzie zwiedzimy Załęczański Park Krajobrazowy. A potem pojedziemy do Sulmierzyc, do krainy Wielkiego Łuku Warty. Będzie tam na pewno super. A na sam koniec udamy się w okolice miejscowości Sierociniec, gdzie powstał wyjątkowy rezerwat przyrody Murowaniec. To jak? Gotowi, by wyruszyć z nami w tę podróż?
Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Super promocja dla aktywnych abonentów. Pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za 50% abonamentu przez 6 miesięcy. Jak zwykle szczegóły oferty w biurze obsługi klienta Zgierz Lechonia 2 Parter. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj piątek, 10 listopada. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Sprzedaże podczas live'ów internetowych są częstą praktyką na mediach społecznościowych. Niestety również podczas takich zakupów zdarzają się oszustwa. Kupowanie podczas live'ów na mediach społecznościowych jest obecnie częstą praktyką wśród internautów. Najczęściej na popularnych portalach można znaleźć transmisje na żywo, gdzie sprzedawcy oferują nam ubrania, drobną elektronikę i akcesoria. Niestety często w tym zakresie zdarzają się oszustwa, o czym ostrzega Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Bardzo często ostatnio zgłaszają się przeważającej części konsumentki, które korzystają z tak zwanych live'ów sprzedażowych organizowanych na serwisach społecznościowych. Ja tutaj zwracam szczególną uwagę i apeluję do Państwa, żebyście Państwo przed zakupem na tak zwanych live'ach zweryfikowali sprzedawcę, czy jest to osoba fizyczna, czy jest to przedsiębiorca, kto to jest, jak można z tym sprzedawcą się skontaktować, bo przychodzicie Państwo do biura i niestety nie macie danych, od kogo kupujecie, gdzie to można odesłać, a macie, jeżeli jest to przedsiębiorca, jest to umowa na odległość, macie Państwo prawo do odstąpienia w terminie 14 dni i trzeba złożyć stosowne oświadczenie i produkt odesłać pod wskazany adres. Jeżeli tego nie mamy, jest to bardzo duży problem. Dlatego warto zwrócić na to wszystko uwagę, zanim dokonamy zakupu podczas transmisji. Oszczędzimy przez to sobie nerwów i nie stracimy pieniędzy. Dni są coraz krótsze, a widoczność na drodze gorsza, dlatego warto mieć ze sobą po zmroku odblask, który poprawi nasze bezpieczeństwo na jezdni. Odblask może uratować nasze życie, przypominają policjanci. Dni są coraz krótsze, pogoda nie dopisuje, co nie ułatwia widoczności kierowcom na drodze. Dlatego warto mieć je również w mieście, bo to znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo. Oczywiście elementy odblaskowe są wymagane przepisami prawa, natomiast my również nakłaniamy tutaj nie tylko młodzież, ale osoby starsze do korzystania z elementów odblaskowych również w mieście. Nie jest to przepisami uregulowane, aczkolwiek zwiększa nasze szanse na to, byśmy byli w odpowiednim czasie zauważeni przez kierującego. Pamiętajmy, że poruszając się po mieście, jeżeli widzimy światło samochodu, niekoniecznie kierujący widzi nas. W związku z powyższym, korzystając z elementów odblaskowych, nosząc ubrania, które odbijają światło, a nie je pochłaniają, czyli nie są to ubrania koloru ciemnego, stajemy w miejscu, w którym jesteśmy widoczni również dla kierującego. Zwiększa nasze szanse na to, byśmy byli zauważeni w odpowiednim czasie. Jak widzicie Państwo, mamy również aurę niesprzyjającą poruszaniu się pieszym. Jest jesień, warunki pogodowe się zmieniają dość szybko. Dodatkowo szybciej robi się ciemno, więc ten element odblaskowy jak najbardziej jest nam potrzebny. Zachowajmy zdrowie rozsądek we wszystkich naszych działaniach. Nie muszą to być oczywiście same opaski, mogą również być to bryloczki, mogą być to elementy w ubrania, które są już przyte. Również producenci wykorzystują to w swojej modzie, gdzie mamy kurtki jako całe elementy odblaskowe. Wykorzystywane jest to w spodniach, w butach, czapkach, rękawiczkach, szalikach. Myślę, że jest to element, który możemy również wykorzystać śmiało i być bezpiecznie widoczni.
Taki drobny szczegół może zdziałać wiele dla naszego życia. Policjanci apelują o zwiększenie świadomości, jak bardzo istotne w życiu codziennym są odblaski. Z tego tytułu postanowili zorganizować wojewódzką akcję. Oczywiście tak, przeprowadzamy działania na terenie województwa łódzkiego, hashtag daj się zauważyć, hashtag noś odblaski, promujemy tutaj bezpieczeństwo również z osobami znanymi i lubianymi, po to, żeby ten zasięg był jak największy i uświadomić społeczeństwo, że elementy odblaskowe są w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem naszego poruszania się po drogach. Wielkimi krokami zbliża się 10. edycja konkursu wokalnego kolęd i pastorałek na świąteczną nutę. Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 10. konkursie na świąteczną nutę. To jest konkurs wokalny kolęd i pastorałek. W tym roku to już jest 10. edycja jubileuszowa. Jeżeli macie ochotę wziąć w niej udział, do 24 listopada trzeba się zgłosić przez formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie na naszej stronie internetowej, łącznie z regulaminem. Przesłuchania u nas w Centrum Kultury Dziecka 8 grudnia i koncert galowy dla laureatów i laureatek 19 grudnia w Starym Młynie. Okazuje się, że mamy najlepszą drużynę w kraju z mało popularnego sportu, jakim jest piłka chodzona. Jeże odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Sport ten skierowany jest głównie panie 40+, panowie 50+. No i powiem, że w tej chwili nasze panie są najlepsze w Polsce. Sukcesywnie dołączają nowi członkowie, pozyskujemy dużo nowych osób. Największe zadowolenie z tego, co robimy, jest to, że są to osoby, które tworzą super kolektyw. Tak jak tutaj było widać, które na każdy trening przychodzą, witają się serdecznie, żegnamy się, spotykamy się również po treningach prywatnie. Myślę, że to najbardziej buduje całą drużynę. No i zachęcamy dalej do osób, które mają ochotę z nami grać, trenować, żeby do nas przybywali. Najbliższe plany to są treningi przez cały okres zimowy i mam nadzieję, że na wiosnę nasz turniej zgierski, drugi, czyli mam nadzieję, że to wejdzie do harmonogramu imprez Zgierza. Chciałabym podziękować naszemu trenerowi Wojtkowi, ponieważ no on to wszystko zapoczątkował, on się bardzo temu poświęca. Trzyma tą naszą całą ekipę i żeńską i męską i za to jesteśmy mu bardzo wdzięczne i myślę, że tak, że tworzymy taki fajny, zgrany team. Dobrze się czujemy na boisku, jak i poza nim i to sprawia, że łatwiej nam się chyba wygrywa. Zaprosimy tutaj drużyny między innymi z Warszawy, z dołu Polski, czyli ze Śląska, bo już jesteśmy po rozmowach. I dla uzupełnienia jeszcze dwa turnieje, które żeśmy wygrały jako pierwsze miejsce kobiety. Natomiast w tym roku również pojechaliśmy do Holandii, do Almelo, gdzie dostałyśmy się jako kobiety do ścisłego finału. No i tutaj przegrałyśmy tylko mecz z reprezentacją Anglii. Otarłyśmy się dosłownie o pierwsze miejsce. Powiem tak, że byliśmy odkryciem na tym turnieju w Holandii. Tak nam mówiono, że Jerzy to odkrycie tego turnieju. W turnieju brało udział 48 drużyn, więc myślę, że jako debiutanci no, daliśmy naprawdę radę. Nasze panie w tym roku, jak i jeden nasz pan, czyli pan Wojtek, zostali powołani do kadry Polski. I w tym roku również, teraz niedawno, uczestniliśmy w takim meczu, gdzie Polska-Anglia w Ciechanowie. Z naszej drużyny było powołanych aż 5 kobiet i właśnie jeden pan. Pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłam i przypuszczam, że po raz ostatni, tak się pewnie zdarzyło, że zagrałam w barwach narodowych, że zaśpiewano mi hymn na boisku. No niesamowite wrażenie. Było ważne, że my z dziewczynami, z którymi miałyśmy okazję poznać się grając w reprezentacji, my je znamy z boiska jako przeważnie jako przeciwniczki tylko. A tutaj miałyśmy okazję się zintegrować, poznać je bliżej i okazało się, że to są naprawdę bardzo, bardzo fajne dziewczyny. Pierwszy raz mieliśmy coś takiego i oby takich meczów było jak najwięcej. Ja jestem po prostu dumny z tych pań kochanych, które grają dopiero tak krótko, bo dopiero grają właściwie od luty, marzec.
na przełomie, a już taką dostały szansę reprezentowania Polski. To naprawdę to jest duże wyróżnienie i że ta drużyna tak szybko, ma powiedzieć, uzyskała sukcesy, ponieważ w czterech turniejach 3 razy byliśmy na pierwszym miejscu, a raz na turnieju, ma powiedzieć, największym w Europie, czyli w Almelo w Holandii, zajęła drużyna 2., 3. miejsce wspólnie z drużyną angielską, a tylko przegrały z reprezentacją Anglii. Także to jest ogromny sukces. Dziękuję, na dziś to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz. Ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. I takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Przed nami kolejny odcinek programu Gdzie Łódzkiem? A dziś zabierzemy Was w wyjątkową podróż po powiecie pajęczańskim, gdzie czeka nas moc atrakcji. I każde z nich miało dofinansowanie z funduszy europejskich. Oczywiście łódzkie i powiat pajęczański mocno rozwija się dzięki funduszom europejskim. Opowiedz, tato, jakie miejsca dziś zobaczymy? Dzisiaj mamy całkiem napięty grafik podróży. Na początku, korzystając z dobrej pogody, udamy się do miejscowości Działoszyn, gdzie zwiedzimy Załęczański Park Krajobrazowy. A potem pojedziemy do Sulmierzyc, do krainy Wielkiego Łuku Warty. Będzie tam na pewno super. Zdecydowanie będzie super. A na sam koniec udamy się w okolice miejscowości Sierociniec, gdzie powstał wyjątkowy rezerwat przyrody Murowaniec. To jak? Gotowi, by wyruszyć z nami w tę podróż? Nie ma na co czekać. Zaczynamy! Jesteśmy niedaleko miejscowości Działoszyn na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w ramach promocji walorów przyrodniczych powstała specjalna ścieżka dydaktyczna. A ta ścieżka została dofinansowana z funduszy europejskich. Dokładnie tak. W ramach inwestycji powstało tutaj aż 14 stanowisk dydaktycznych wraz z tablicami informacyjnymi i kierunkowskazami. No i też wybudowano tutaj miejsce do odpoczynku i parkingi, żeby każdy mógł skorzystać z tutejszych atrakcji. Sama ścieżka dydaktyczna przebiega przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Możecie więc nam wierzyć, wybierając się na wędrówkę, nacieszycie oczy jednymi z najpiękniejszych widoków w całym województwie łódzkim. To aż 19 kilometrów obcowania z naszą polską matką naturą.
Jeśli jesteście tutaj, to koniecznie odwiedźcie też rezerwat węża, gdzie znajdziecie liczne jaskinie i odpoczniecie w ciszy od wielkiego miasta. A teraz, skoro jesteśmy już po małym spacerku, czas na kolejną atrakcję na mapie turystycznej powiatu pajęczańskiego. Gmina Sulmierzyce kryje w sobie multum tajemnic. Jedną z nich jest wioska Dygudaj, która dzięki wsparciu funduszy europejskich przeżywa rozkwit turystyki. Adaptacja tutejszej leśniczówki na cele turystyczne to doskonały przykład tego, jak fundusze europejskie wspierają rozwój lokalny. Wsparcie w ramach dotacji pozwala na zwiększenie dostępu do rekreacji zarówno mieszkańcom województwa łódzkiego, jak i przyjezdnym. A w ramach tego projektu unijnego udało się zrobić jeszcze więcej. A to wszystko po to, by atrakcje w pięknej gminie Sulmierzyce przyciągały jeszcze więcej turystów. A teraz ruszamy do kolejnego miejsca, które uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich. W rezerwacie Murowaniec. Miejsce to zostało dofinansowane z funduszy europejskich, by przeciwdziałać degradacji cennych obszarów przyrodniczych w Dolinie Rzeki Pisi. W ramach tego projektu unijnego dotację dostał zarówno rezerwat Murowaniec, jak i użytek ekologiczny Wolskie Bagno. Sam rezerwat obejmuje aż 42 hektary powierzchni lasu. Położony jest w gminie Pajęczno. Dominuje tu przede wszystkim jodła z domieszkami dębów szypułkowych i sosny zwyczajnej. Podobno w okresie międzywojennym były tutaj też świerki. Dokładnie. Niestety w okresie okupacji po 1930 roku świerki zostały całkowicie wycięte wraz z najokazalszymi egzemplarzami jodeł. To ukształtowało obecny skład gatunkowy starodrzewów jodłowych, ich strukturę i stopień zadrzewienia. Możecie się tutaj wybrać na rodzinny spacer. To też świetne miejsce dla pasjonatów przyrody, którzy kochają obserwować bujną florę i faunę. A jeśli jesteście tutaj, to świetna okazja, by zobaczyć dąb, będący jednym z pomników przyrody. Jak więc sami widzicie, fundusze europejskie dbają o to, byśmy mogli zachować bogate walory przyrodnicze, jakich w województwie łódzkim jest naprawdę wiele. I to tyle na dziś w naszym programie Gdzie w Łódzkiem. Mieliśmy dziś nie lada przygodę na świeżym powietrzu. To była niesamowita przygoda dla każdego miłośnika aktywnego wypoczynku. A wszystko to dzięki wsparciu funduszy europejskich. Dzięki nim w Łódzkiem prężnie rozwija się turystyka i ochrona przyrody. Aż nie mogę się doczekać, jakie jeszcze fajne rzeczy powstaną dzięki ich wsparciu. Ja tak samo, a my już się z wami żegnamy, drodzy widzowie, ale to wcale nie koniec naszych przygód. Już wkrótce kolejny odcinek naszego programu Gdzie w Łódzkiem, w którym pokazujemy wam najciekawsze miejsca w regionie. Do zobaczenia! Cześć!
Święto Pracy generalnie nam kojarzy się z okresem Polski Ludowej, gdzie najbardziej hucznie i najbardziej uroczyście było ono obchodzone, ale pamiętać trzeba, że święto ma to dużo dłuższą genezę. Już pod koniec lat 80. XIX wieku masy robotnicze miast europejskich i amerykańskich były bardzo mocno sfrustrowane i szukały poprawy swoich warunków bytu. Głównym postulatem było wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, co dzisiaj dla nas jest rzeczą dość oczywistą, ale wtedy no, było nie do pomyślenia. Chodzi tutaj głównie o zyski dużych firm, które opierały się tak naprawdę na bardzo taniej sile roboczej w postaci robotników i dużych zyskach z globalnej sprzedaży swoich produktów. Do największych wydarzeń, które upamiętnia 1 maj, doszło w Chicago w roku 1889, kiedy to 1 maja zorganizowano dużą pokojową demonstrację. Pochód przeszedł ulicami Chicago pod siedzibę firmy niejakiego Harvestera. Protestowano właśnie o to, aby zmniejszyć czas pracy, ale jednocześnie nie zwalniać pracowników, ponieważ pracownicy tej fabryki spodziewali się dużych grupowych zwolnień w związku z tym, że właściciel firmy zamierzał ją modernizować i wprowadzać coraz to większą mechanizację. Pierwsza z demonstracji, która odbyła się właśnie 1 maja, odbyła się zupełnie pokojowo. Jednak część związkowców była nadal niezadowolona z przebiegu tego strajku i braku odzewu wśród właścicieli fabryk. I dwa dni później, 3 maja, doszło do kolejnej demonstracji. Początkowo miała ona również bardzo pokojowy przebieg. Robotnicy przeszli ulicami Chicago, jednak w momencie, kiedy dotarli na jeden z miejskich placów, w kierunku policji poleciały bomby. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych, jeden zginął. Oczywiście amerykańska policja otworzyła ogień do protestujących, żeby się bronić. Zginęło kilkadziesiąt osób i no, było to wydarzenie dość precedensowe. Od tego momentu druga międzynarodówka postanowiła 1 maja obchodzić ku czci osób, które poświęciły się walce o prawa pracowników w Chicago, święto właśnie ku czci robotników. Dla nas pochody pierwszomajowe jednoznacznie kojarzą się i wiążą z okresem PRL-u, ale jeszcze w czasach zaborów takie marsze ulicami miasta prowadzone przez robotników, którzy 1 maja chcieli uczcić pamięć swoich kolegów z Chicago, ale również pokazać i siłę, i to, że no, są ważną częścią społeczeństwa, odbywały się jeszcze przed I wojną światową. Tak samo po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczpospolitej święto 1 maja było dość ważnym świętem, jeszcze nie państwowym, ale nadal uważanym za dość istotne dla ogółu społeczeństwa. Nadmienić tutaj też trzeba, że słynne skrzyżowanie majowe, które jest w naszym mieście, czyli skrzyżowanie ulic 1 i 3 maja, powstało jeszcze w okresie II RP. To świadczy też o tym, że tradycje robotnicze, które są rzeczą oczywistą w naszym mieście, były dość silne nawet za czasu Polski międzywojennej. Oczywiście największy rozkwit świętowania 1 maja to jest okres Polski Ludowej, kiedy to od roku 1950 święto to stało się świętem państwowym. I tutaj chociażby przeprowadzonym przez Muzeum Miasta Zgierza w zeszłorocznym projekcie Zakładowe Opowieści wielu pracowników zgierskich zakładów przemysłowych opowiadało nam o tym, jak w różny sposób, w różnych
fabrykach do tego święta 1 maja podchodzono. Należy tutaj rozgraniczyć to na dwie grupy, ponieważ w części z gierskich fabryk zmuszano pracowników do tego, aby na pochody pierwszomajowe chodzić. Pracownicy, którzy opowiadali o tych czasach pracownikom muzeum, podkreślali, że był to przykry obowiązek, który bardzo często wiązał się z tym, że uchylanie się od takiego majowego pochodu wiązało się z brakiem awansów czy wykonywaniem gorszych czy też mniej płatnych zajęć w zakładzie. Sprawdzać to mieli głównie brygadziści, którzy pilnowali tego, aby 1 maja na ulicy Długiej wszystkie osoby z danej brygady stawiły się oczywiście z czerwonymi flagami, szturmówkami. Co ciekawe, część naszych rozmówców, którzy opowiadali o zgierskim przemyśle w okresie PRL-u, podkreślali, że dla nich święto 1 maja, pomimo całej otoczki politycznej, było dość ważnym i wbrew pozorom miłym wydarzeniem, ponieważ był to moment, kiedy pracownicy fabryk mogli poczuć się docenieni, mogli poczuć się tak naprawdę jako osoby poważane i szanowane. Przejście to była tak naprawdę tylko, przejście ulicą Długą to była tak naprawdę jedynie krótka forma zademonstrowania swojego zaangażowania w pracę. Dla wielu, wielu osób, które z nami rozmawiały, podkreślały, że 1 maja to tak naprawdę zaczynał się dla nich już po pochodzie, kiedy odbywały się tak naprawdę prywatne spotkania i często przyjęcia organizowane w ten wolny od pracy dzień. Bardzo często te spotkania towarzyskie zaczynały się bezpośrednio po pochodzie, kiedy dochodzono pod trybunę i rozchodzono się na boczne uliczki naszego miasta. Dzień 3 maja to rocznica uchwalenia Konstytucji. Pierwszej polskiej ustawy zasadniczej, drugiej na świecie, pierwszej w Europie. Dokumentu, z którego powinniśmy być bardzo dumni. Jest to akt, który jest aktem wyjątkowym, który dla ratowania ojczyzny wprowadzał nowoczesne, demokratyczne zasady funkcjonowania państwa. Niestety został uchwalony zbyt późno, aby uchronić Rzeczpospolitą przed rozbiorami dokonanymi przez naszych sąsiadów. Jednak bardzo ważnym dokumentem Konstytucja była dla pokoleń, które musiały żyć pod zaborami. Pamięć o niej przetrwała tak naprawdę do przedednia wyzwolenia. Tutaj należy wspomnieć tak naprawdę jedne z pierwszych obchodów święta Konstytucji 3 maja, jakie miały miejsce w naszym mieście. Działo się to jeszcze w czasie I wojny światowej, w roku 1917, kiedy władze niemieckie pozwoliły w całej Polsce, w całym terenie zajętym przez państwa centralne, obchodzić Polakom święto Konstytucji. Oczywiście miało to swój podtekst polityczny. Niemcy i Austriacy chcieli w ten sposób pozyskać Polaków do swojej sprawy, aby ci walczyli u ich boków na frontach I wojny światowej. Jednak dla mieszkańców Zgierza oraz innych polskich miast święto to miało wydźwięk zupełnie inny. To była taka jaskółka, która dawała jeszcze większe szanse na odzyskanie niepodległości i niezależności po zakończeniu Wielkiej Wojny. W Zgierzu odbył się, tak samo jak w większości miast regionów, olbrzymi pochód, który ruszył spod kościoła świętej Katarzyny przez ulicę Długą aż na Nowy Rynek, czyli dzisiejszy plac Jana Kinińskiego. Mieszkańcy bardzo ochoczo wzięli w nim udział, ruszyli tłumnie na główną ulicę miasta, świętując kolejne lecie tego epokowego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Święto to jest jednym z najważniejszych polskich świąt
państwowych, tuż obok święta odzyskania niepodległości. Pamiętać trzeba, że jest to święto bardzo radosne i dające wiele nadziei. Tak jak powiedziałem na początku, warto tego dnia wspomnieć ludzi, którzy dążyli do zreformowania naszego państwa do nowoczesnych standardów demokratycznych. Pamiętajmy, że jest to jednocześnie święto demokracji i parlamentaryzmu, które ma przypomnieć wszystkim nam, że bez wolności demokratycznych tak naprawdę żadne nowoczesne państwo istnieć nie może. Najmłodszym świętem majowym jest oczywiście święto flagi, które obchodzimy 2 maja. Pierwszy raz obchodziliśmy je w 2004 roku. Jest to tak naprawdę takie święto, które połączyło nam bardzo ładnie wszystkie 3 dni maja, w których tak naprawdę spędzamy ten czas z rodziną i przyjaciółmi. Jest to święto, które ma uczyć tak naprawdę patriotycznych odruchów względem naszych symboli narodowych, biało-czerwonych barw, godła państwowego, czy właśnie flagi, od której dzień ten powszechnie jest tak nazywany. Jest to święto, które tak naprawdę bardzo ładnie wpisuje się w cały etos świąt majowych, pokazując, jak bardzo ważne jest dla nas wychowanie patriotyczne i przywiązanie do ojczyzny. Jest to dzień, w którym tak naprawdę warto przypiąć gdzieś do klapy płaszcza, żakietu, marynarki, czy nawet do zwykłej koszulki fragment biało-czerwonej wstążki. Pomyśleć tak naprawdę, czym barwy narodowe dla poprzednich pokoleń były, ponieważ to te barwy bardzo długo w okresie zaborów podtrzymywały naszych pradziadów na duchu, dając im myśleć pozytywnie o odzyskaniu swojej ukochanej ojczyzny. Na pewno bardzo ważne barwy narodowe były również dla osób, które musiały zmierzyć się w XX wieku z dwoma ogromnymi totalitaryzmami, jakim była III Rzesza w czasie II wojny światowej i okres tak naprawdę podległości pod Związek Radziecki w okresie Polski Ludowej.